Witam, witam Was serdecznie na kanale Jack TV. Seans z pracy. Jak to z początku zaczynało? Przy kawce z rana z pracy. Nie chodzi. Kawka się sparzy, zaraz będzie można pić. I cóż, sorry za to, za ten wczorajszy vlog wieczorny, gdzie byłem wkurzony, bo naprawdę chciałem to dla Was nagrać, jak to zmieniam, jak się z nim pierdzielę. No ale niestety z latarką czołową i nawet jakbym sobie szedł i tutaj założył tą kamerkę, no niewiele byście zobaczyli, bo ja miałem problemy tam z dojrzeniem wszystkiego. Znaczy widzieć widziałem, no ale kamera raczej by tego tak nie uchwyciła wszystkiego fajnie. Jak tak wiecie, naokoło ciemno, tylko w tym miejscu się świeci, w którym robisz. Także nie byłoby na pewno na 100%, to jestem pewny, że film nie byłby dobrej jakości, nie byłoby dużo widać, tak jak wtedy, co pranie robiłem w garażu, nie na dworzu, nie w ciągu dnia. To tak naprawdę tam nic nie widać by było. No. Dlatego bardzo się wkurzyłem, że tak wyszło. Ta lampa, którą chciałem załączyć, ona po prostu nie sprawdzałem przy jej wczoraj, bo byłem tak podminowany tym, że to tak wyszło. I powiem Wam szczerze, że ona za każdym razem tam świeciła. Wszystko przeczytam, przecież w samochodzie robiłem, te światło świeciło, normalnie wszystko. Gówno, no. Wczoraj, jak na złość, po prostu nie i koniec, kurwa. Nie będziesz tego nagrywał pewnie, tak sobie ten, nie ma światła i chuj. Dlatego tak to wyszło. No i przez to byłem podminowany, że no wiecie, no tak, że nie mogłem tego, nie mogłem zrealizować swojego pomysł, który miałem, żeby nagrać to, żeby taki lekki, instruktażowy taki mały filmik, krótki, jak tam wymienić żarówkę, jak się dostać, co trzeba zrobić przy Opel Meriwie, bo wiecie, nie wszystkie samochody mają tak, że musisz coś wymontować, żeby się dostać do żarówek. No niestety tu jest tak ciasno w tym samochodzie, że wszystko ubite tak ciasno, że nie ma opcji, żeby żarówkę wymienić. Jak chcesz wymienić żarówkę, musisz niestety wymontować coś. Tak samo od strony kierowcy, z lewej strony, też żeby wymienić żarówkę, to prawdę mówiąc tam jest akumulator. No i jakbyś chciał wymieniać żarówkę, no to też musisz ten akumulator odpiąć niestety. No. Tylko że w tym momencie to by było trochę szybciej, bo to wiecie, odkręcić ten i klemrę ściągnąć, wyciągnąć akumulator, to akurat to jest, tutaj nie ma tak źle. No ale niestety nie wymienisz żarówki, dopóki czegoś nie wymontujesz do środka samochodu. No, za ciasno. Tak to zrobili. Znaczy zrobili, nie zrobili, no jest przód samochody krótszy, nie jest długi, więc niestety nie ma tyle miejsca, bo wszystko jest uciśnięte. I w sumie no tak to wygląda. A z rana dzisiaj no spoko. Pogoda jest do kitu, bo jest taka pochmurna. W nocy chyba troszkę padał deszcz. No i te, nie wiem jaka dzisiaj będzie pogoda, ale chyba będzie deszczowa. Także jak będzie deszczowa, no to niestety
Będzie, no jak na razie jest brzydka pogoda i brzydka taka zostanie chyba cały dzień. No w sumie jeszcze... Jeszcze się dla Was napiję tej kawy. Chociaż mi świeciło, a teraz już nie. Albo musiałbym to zrobić przez zasilacz. O! Musiałbym zobaczyć, czy mam w domu jakiś zasilacz, taki już niepotrzebny i ten, bo miałem takie. I po prostu przez zasilacz. Zasilacz pobiera 9 V. Może by to świeciło i może nie pobierałoby tak dużo prądu, wtedy byłoby to jeszcze jakiś sens, nie? A to są te LED-owe lampy, chińskie, ale LED-owe. W sumie one bardzo fajnie świecą, mocno. Tylko że nie wiem, czemu to jest tak, że jest to LED-ówka, a tak bardzo mocno pobiera prąd, nie? Może przez to, że nie ma tego reduktora takiego, który redukuje prąd na trochę mniejszy, bo w sumie to zazwyczaj jak się kupuje te taśmy LED-owe, no to jest tak, że albo ma takie gniazdo z takim reduktorem i on zmniejsza napięcie prądu, ale LED-ówka nie traci na mocy, nie? A jak nie, to znowu jest tak, że jest to jest kabel, ale podłączasz przez ten zasilacz, na przykład 9-woltowy albo 12. Wtedy takie światło LED-owe nie pobierze więcej, nie? Chociaż żarówki LED-owe, jako energooszczędne żarówki LED-owe, przykręcasz do tego i nabierze ten normalny prąd, ale nie pobiera. Ach, bo te żarówki mają tam już taką specjalną płytkę i tam jest reduktor taki, który zmniejsza ten prąd. Pobór prądu, no tak, właśnie. No i to właśnie, i to jest właśnie ten tak powinien to zrobić. Muszę znaleźć jakiś zasilacz w domu, zobaczyć, czy mam i w ten sposób to spróbować podłączyć. No i może wtedy będzie działać. Dobra, do zobaczenia. Życzę Wam miłego i udanego dnia. Do zobaczenia. Jack Davis żegna Was. Subskrybujcie, lajkujcie i komentujcie. Do następnego.